Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie z portu jachtowego Marina Solna w Kołobrzegu. Po raz pierwszy w tym sezonie morska przygoda. Co to takiego i dla kogo to jest? O tym opowie kierownik portu jachtowego Wiktor Popiołek. Dzień dobry, Wiktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie dzisiaj po raz pierwszy impreza skierowana dla dzieci i młodzieży. Pierwsza po otwarciu sezonu. Otwarcie sezonu rozpoczynające pływanie, rozpoczynające przygodę żeglarzy. A dzisiaj oferta dla Kołobrzeżan, dla wszystkich, którzy przyjdą tutaj czy z Kołobrzegu, czy z innych miast. Kampania reklamowa była na całe województwo zachodniopomorskie i impreza skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży, morska przygoda. Tak jak za nami widać, mnóstwo atrakcji. Dmuchańce, jest tor do skimboardu, jest ściana wspinaczkowa. Mamy animatorów, którzy zajmują się dziećmi cały czas. Na scenie odbywają się konkursy. Ja przyznam, że od rana tu jestem zaskoczony frekwencją. Naprawdę jest mnóstwo ludzi, dzieci się świetnie bawią. Naprawdę bardzo nas to cieszy. No właśnie, jeśli chodzi o frekwencję, pogoda to jest jedno, ale ważna jest także reklama, bo taka impreza odbywa się po raz pierwszy, no i trzeba było dotrzeć i do mieszkańców, i do turystów, przekonać ich, że tu przyszli. Z jakich mediów korzystaliście? My oczywiście wsparcie tutaj telewizji kablowej Kołobrzeg, to jak najbardziej bezpośrednio w Kołobrzegu, również Radio Kołobrzeg, portale nasze lokalne, ale też wyszliśmy poza Kołobrzeg, jeśli chodzi o Koszalin, Szczecin. Staraliśmy się, aby całe województwo zachodniopomorskie zagospodarować, bo właśnie te imprezy są kierowane do województwa zachodniopomorskiego. Wiemy, że z racji tego, że to jest Kołobrzeg, no to również z Polski. Jeżeli ktoś jest na wypoczynku, plakaty mamy rozwieszone w całym mieście, puszczamy reklamy na telebimach kołobrzeskich, także jak największa ilość osób została zaproszona, no i to chyba przyniosło efekty, tak jak widać. No i rozmawiamy o tym, że taka impreza odbywa się po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Nie, dokładnie ta impreza, która jest dzisiaj, czyli Morska Przygoda, zostanie powtórzona 13 lipca, także zapraszamy, to już będzie okres wakacyjny, także już nie będzie zajęć w szkole, chociaż już wiemy, że na końcówce tego roku to już tak nie jest stresujące. Natomiast spodziewamy się jeszcze więcej gości z racji tego, że będzie również więcej turystów i dokładnie to, co jest dzisiaj, wszystko dla dzieci oferowane nieodpłatnie, zostanie powtórzone 13 lipca. A gdzie można znaleźć Wasz kalendarz imprez? Nasz kalendarz imprez jest dostępny, tak jak mówiliśmy, na plakatach, które są rozwieszone w mieście. Na bieżąco również prowadzimy dystrybucję w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach kołobrzeskich. No i oczywiście strona internetowa www.marinakolobrzeg.pl albo strona zarządu portu www.zpm.portkolobrzeg.pl. No i jeszcze tylko wspomnijmy, że Marina Solna w Kołobrzegu to takie miejsce, w którym znajduje się też maszt, na którym powiewa błękitna flaga. Wyjaśnijmy może, co to oznacza dla kołobrzeskiego portu. Błękitna flaga, to jest międzynarodowe wyróżnienie. To zostało przyznane po raz pierwszy, 2013 rok. Kołobrzeskie plaże między innymi od wielu lat już dostają błękitną flagę. Ona potwierdza najwyższy standard usług i najwyższy standard dbałości o środowisko w obiektach, do których jest przyznawana. W Polsce oprócz kołobrzeskiej mariny to są tylko cztery. To jest Gdańsk, Gdynia, Sopot i Świnoujście. Także bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Razem Kołobrzeg w tym roku otrzymał trzy błękitne flagi. Dwie na kąpieliska, jedna dla mariny. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Ochrona środowiska, dbałość o standard i jak najlepsza oferta dla naszych gości. Ekologicznie w wysokim standardzie i z dobrą zabawą. To wszystko w porcie jachtowym Kołobrzeska Marina. Zapraszamy tutaj, zapraszamy do śledzenia kalendarza, a teraz zapraszamy na relację z tego, co się dzisiaj tutaj działo.
Morska przygoda w porcie jachtowym, jedna z zadowolonych mam, pani Renata Brączek. Dobra impreza? Bardzo dobra, bardzo udana. Mnóstwo dzieci, zadowolonych dzieci przede wszystkim. Mnóstwo atrakcji, między innymi skończyłyśmy, tu chyba widać moje ręce, z dziećmi malować obrazki na szkle. Oczywiście marynistyczne, oczywiście morskie akcenty. No właśnie, tutaj jest, mimo że impreza zorganizowana jest nad wodą, bo tak jest, czuje pani, że jest bezpiecznie? Tak, tak. Widzę mnóstwo ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci, ale i także dorosłych. Dyskretnie, ale widać ich. I panie, które obsługują stoiska, czy panowie, też kontrolę mają nad dziećmi. Ja z racji tego zawodu, pedagog, także też na to zwracam uwagę. Bezpieczeństwo jest na maksa zachowane. No dobrze, jeszcze jedno, port jachtowy w nowej odsłonie, bo to pierwszy sezon po remoncie z takimi dużymi imprezami organizowanymi specjalnie dla dzieci przy dużej ilości atrakcji, darmowych atrakcji. To jest to miejsce, gdzie mieszkańcy powinni z chęcią przechodzić? Tak, 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 zdecydowanie. Jest to piękne miejsce, niemalże w centrum miasta, nad morzem, uroki naszego portu, czy jachtowego, czy rybackiego widać. No i taka malutka bryza, która tutaj ochładza nas, to jest bardzo przyjemne. Maja, jak się podoba? Podoba się ślicznie. Ślicznie się podoba. A co się najbardziej podoba? No to zabawy mi się podobają. A widzę, że masz buźkę wymalowaną. Tak, bo mi pani pomalowała. Dziecko zadowolone? Zadowolone. Mama? Również. Będzie taka kolejna impreza 13 lipca, wybierzecie się? Jak będziemy na miejscu, to na pewno.
fajnie jest. Przyjemnie. Fajne atrakcje. Fakt, że taki maluszek to jeszcze tego nie widzi, ale samo to, że jest kolorowo, jest coś zorganizowane, to jest fajne. Fajna sprawa. No właśnie, port jachtowy do tej pory troszeczkę inaczej mieszkańcom się kojarzył, a teraz okazało się, że jest to bardzo fajne miejsce, jeśli chodzi o imprezę, także dla dzieci. My już tutaj w grudniu zaliczyliśmy spotkanie z Mikołajem. Miała wtedy pół roku i bardzo przyjemnie. Zdjęcie zrobiliśmy. Nic się nie bała. No i też były warsztaty, że można było pomalować, ze starsze dzieci mogły posiedzieć, pomalować, spędzić jakoś czas. Fajne. Warto tutaj zaglądać. No właśnie, warto tu zaglądać? Myślę, że tak i myślę, że to się rozwinie. Jak ktoś pomyśli, to się fajnie rozwinie, będzie tutaj można spędzić wesoło czas, nie tylko w tawernie, ale również tutaj przy samej marinie.